Witam. Sebastianie, bardzo się nacudziłem, żeby znaleźć tą twoją, to co tutaj pytałeś się, tylko że to jest taka sytuacja, że tak, wiesz, to jest moja praca i to jest jedna rzecz. Dwa, ja proszę cię o kontakt ten telefoniczny, żeby pewne rzeczy uzgodnić, bo zrozum, że zrobić taki film można, wszystko można zrobić. Ale kiedy nie mam ciebie na telefonie, kiedy nie wiem, co się dzieje, to, że opisałeś siebie, to, że ja nie jestem z tych astrologów, którzy, wiesz, robią ad hoc i zgadza się albo się nie zgadza. U mnie się musi, przypuśćmy, 70% zgadzać. Ja nie robimy już zasady. Nie robimy, jeżeli osoby nie kontrolujemy, czyli osoba nie kontroluje nas. W dodatku jeszcze jedna rzecz jest, która jest najtrudniejszą rzeczą. Za każdym razem masz dwie pary drzwi, w które drzwi wejdziesz. I teraz weź zwróć uwagę, że jeżeli otwierasz cały czas lewe drzwi, to przypuśćmy, że znajdujesz się w tym samym miejscu, co nazywamy Saturnem. Teraz to jest, przypuśćmy, co te 7 lat, czy 3,5, czy w zależności od sytuacji, różnie może się zdarzyć, że wracasz w to samo miejsce. Ale to przez ostatnie. Teraz 42 lata. To jest zmiana pozycji swojej. I teraz tak. To, co tutaj już przejrzałem, te twoje wypowiedzi. Ty sam się wahasz, co robić. No więc właśnie, jeżeli mam ci podpowiedzieć, ty się przyczepisz tak do tego filmu, który ja tutaj stworzyłem dla ciebie i tam ci wypowiedziałem, ja posłuchaj, ja nie mogę cię wysłać do innego kraju, kiedy ty tutaj studiujesz. Tutaj, jeżeli masz możliwość tu studiowania, po pierwsze, nie rozmawialiśmy na ten temat, a nic nie dałeś mi żadnych, że masz tam też układy jakiekolwiek. Teraz, jeżeli tam je masz, jakiekolwiek układ, można je wykorzystać. Tylko czy warto? Teraz masz dziewczynę, nie podałeś się jej danych, żeby można było zobaczyć. No więc teraz boisz się telefonu. Pozwól. Telefon jest taka sytuacja, że zawsze jest możliwość porozmawiania nawet 4 godziny czy 5 godzin, bo tyle to trwa. Są rozmowy, które trwają nawet 3 dni. Dlatego, że tak umawiamy się gdzieś, czy nie umawiamy się, ale zrozum, to nie jest na tej zasadzie, że ach, już sobie spojrzę w kosmogram, już ci powiem. Oczywiście, że moi koledzy tak robią i chylę czoła, niech tak robią dalej. To jest proces. Ty jesteś w ciągłym procesie. Poszedłeś do pracy, zdobyłeś szefa, kierownicze stanowisko. Zobaczyłeś, co znaczy właściciel. Dzisiaj 90% właścicieli stoi przed taką samą sytuacją, którą potem dalej opisałeś, że w tym kraju to jest to i to, że ty sobie nie wyobrażasz. Czyli postawiłeś siebie w roli właściciela. Więc to są problemy stricte bytowe. I to trzeba rozwiązać. Nie możesz rozwiązać na tej zasadzie, że o, hop, i już poszło, i już jest cudownie. Nie. W dodatku zdajesz sobie sprawę, że jadąc tam będzie ciężko, ale możesz tam pojechać i ma nie być ciężko, a masz mieć drogę tą samą, co na przykład tamtejś. Przecież weź zobacz. W każdym kraju i w każdej sytuacji są zapraszani specjaliści. Czy potrzeba jakichś ludzi, którzy założą? W tej chwili, chociażby na terenach Niemiec, potrzebuje się młodych ludzi do szkół zawodowych, ponieważ edukacja niemiecka doprowadziła do tego, że Niemcy nie chcą się uczyć. To, co się dzieje u nas. Jeszcze my tak, ale za chwilę też przestaniemy się uczyć. Już w tej chwili nie mamy zasadniczych, techników, już nie mamy. Już całe szczęście, że jeszcze politechnika istnieje. Ale to jest cud. Bo tylko by istniały szkoły bankowe i
działalności, wiesz, jakiejś tam dyrektorskiej, czy nie dyrektorskiej, menadżerskiej, nie menadżerskiej, tylko takie były kierunki. I pewnie byśmy zarządzali głupotą. To były po prostu przedłużenia szkoły średniej. Czyli jak panienka miała długie paznokcie i nie wiedziała, co z sobą zrobić, to poszła na zarządzanie. Albo na przykład na bankowość, której nie skończyła i dzisiaj, jeżeli skończyła nawet, to siedzi w okienku i wydaje kwitki. I to są magistrze. Więc posłuchaj. To nie w tym sens. Coś ci powiem. Ja mieszkam w mieście Łodzi. Przed wojną w tym mieście nie było żadnej wyższej uczelni. Były tylko średnie. Ludzi wykształconych z wyższym wykształceniem można było policzyć. Wiesz, może w 1000 mieściły się, a właściwie może w setce. Były miasta, chociażby, zaraz ci podam takie miasto, w Kalisz, gdzie dosłownie z wyższym wykształceniem było 100 osób. A były takie miasta jak Zduńska Wola, czy Sieradz, czy chociażby tam jeszcze inne, gdzie zaledwie były tylko 3 osoby albo 4 z wyższym wykształceniem. I to byli tylko wyłącznie lekarze. A reszta? Nie. To byli majstrzy, to byli technicy, przeważnie po szkołach salezjańskich, doskonałych, których dzisiaj nie ma, o dziwo rzemieślniczy. To byli majstrzy, którzy, dzisiejszy inżynier z doktoratem i jeszcze z profesorą, to może, ja mówię o tych młodych, to byli fachowcy z prawdziwego zdarzenia. A mechanicy samochodowi od salezjanów, to przecież to jest nie do wiary. On dotykał samochód i na słuch już słyszał, co się dzieje. I mówił. Tak. No więc, jeżeli nie zrobisz siebie tego specjalisty, wiesz, czy to jest długo? W rzeczywistości to jest rok, dwa, trzy. Bo tutaj kursy możesz skończyć kurs. Chociaż to, co mój kolega skończył. Będąc inżynierem budowlanym, skończył kurs spawacza i także na maszyny ciężkie i pojechał, akurat pracuje w Meksyku i pracuje na bardzo ciężkich koparkach i jest inżynierem. I wyobraź sobie, że ci operatorzy tych koparek wszyscy są po studiach i są z różnych krajów, z Rumunii, z Bułgarii, tak jak pamiętam, z Czech. I on jest pomógł. I obsługują i się śmieją, że mówi, po co nam te studia. Ale wszyscy jak jeden mają wyższe wykształcenie inżynierskie. I to jest to, co jest najważniejsze. To nie jest istotne. Wiesz, ja pamiętam w moich jeszcze czasach były tak zwane obrabiarki precyzyjne. I to byli, przypuśćmy, tokarze czy tam, tak? Ale każdy musiał mieć tytuł magistra, inżyniera. Bez studiów nie dopuszczono do tego. I kiedyś jeden z moich znajomych mówi, ha, on tylko tokarzem jest o swoim synu. Tylko nie zrozumiał jeszcze jednego, że ten tokarz musiał przejść te ileś lat na politechnice. No bo to każdy kierunek ma trochę inny. Niektóre są 4-letnie, niektóre są 5-letnie, a są też takie, które są po prostu, trzeba po studiach zrobić jeszcze, dorobić tamte 2 lata. No kiedyś tak było. Dzisiaj troszeczkę inaczej jest. Jest, powiedzmy, że bardziej głupio. Posłuchaj, proszę cię, bardziej cię proszę o ten telefon i zrozum jeszcze jedną rzecz, że to jest moja praca. I ja to, co wykonuję tutaj, to wykonuję, ale oprócz tego ja biorę jakąś tam odpowiedzialność za to,
co mówię. A to, co mówię tutaj na blogu, to, co powstaje tutaj na blogu, to biorę pełną odpowiedzialność. Jeżeli robimy kosmogram, zgadzasz się na ten kosmogram, na ten układ, musisz go przestrzegać. Musisz go przestrzegać ze względu na to, że i musisz mnie informować z prostej przyczyny. Jest to bardzo, a bardzo ważne dla obu nas. Dla mnie, dlatego że ja podejmuję jakieś decyzje planetarne, a ty je wykonujesz i czujesz, czy one są twoje, czy też nie. Bo ja tego już nie zrobię, bo to jesteś tylko ty. A ty za każdym razem możesz powiedzieć, że to ci się nie podoba. I wtedy trzeba wybrnąć i znaleźć jakieś wyjście, na które pozwolą, powiedzmy, nazwijmy to fachowo, aspekt. I z tego się składa nasze życie. Życie się składa z powolnego marszu z dnia na dzień, z roku na rok. I tak aż do zobaczenia. I czekam na to. Cześć. Albo na jakąś odpowiedź.